Hej wszystkim, z tej strony Soul, a to jest kolejny odcinek z gry StarCraft 2 z dodatkiem Heart of the Swarm. Nie ma już odwrotu. Ja nie rozumiem. Protosi nigdy nie wybaczą tego, co zrobiłam. Jeżeli mój powrót do ludzkiej formy ukoił ich obawy, to czas przypomnieć im, co to strach. Ale nie będę czekać, aż po mnie przyjdą. Zaatakuję pierwsza. No to Sara sobie nasz wymyśliła. Nasz jest gotowy, by na twój rozkaz opuścić ten świat. Dobra, ale po raz omawiajmy sobie jeszcze z Iszką. Załatwione. Złota Armada nigdy nie dowie się, że tutaj byliśmy. Cieszę się, że Protoski nie ma już na Lewiatanie. Jej obecność psioniczna była niepokojąca. Zginęła dzielnie, próbując ratować przyjaciół. Dlaczego obchodzi cię, jak zginął Protos? Zabiję każdego, kto stanie mi na drodze. Ale nie musi mi się to podobać. Nawet Arcturusa Mengska, królowo? Czy jego śmierć też ci się nie spodoba? Zamilcz, Isza. No, Arcturus Mengs to na pewno nam się spodoba śmierć jego. Z Abaturę pogadajmy, bo znów nam ma coś do powiedzenia. To jest dziwny koleś w ogóle. Umieszczono pasożyta w protoskim gospodarzu. Tak, no i? Sprytnie. Myślenie dwutorowe. Protosów nie można infekować, ale mogą być nosicielami obcych organizmów. Pochodzenie pasożyta nie znamy. Ja go stworzyłam. Nie tylko ty umiesz splatać sekwencje. Haha. Odkrycie. Wracam do pracy. No to kurde, chłopak ma konkurencję, powiem wam. Zobaczmy, czy jest jakaś misja ewolucyjna. Odmiana Karakana gotowa do wzmocnienia. Odkryto placówkę badawczą protosów. Eksperymenty wewnątrz przydatne dla ewolucji roju. Trzeba zdobyć. Zniszcz protosów. Ulepsz rój. No, myślę, że tak co drugą misję, jakbyśmy sobie coś ulepszyli, to nie byłoby źle. Więc ulepszmy rój i sobie trochę roucze, czyli karakany. Poprawmy. To ten znów, kurde, z tą śliną. Mogliby trochę obrazek zmienić, bo jest obrzydliwy. Możesz zagrzebywać i wygrzebywać ranne karakany, aby zmusić wrogów do zmiany celów. No to taki dziwny sposób, akurat żeby cel zmieniał. Nie wiem, co to za metoda walki. Planeta Kantar. Ukryta placówka protosów. Yeah. Wiele protoskich okazów. Złapana niewielonoga, uzbrojony pasożyt. No to wypuśćmy ją. Niech się pobawi. Dobra, i one ją wypuszczą, a na pewno ich zje, haha. Co, nie będzie tak? Jep. Umieszcza pasożyty w ciele nosiciela. Doprowadzają zwłoki do wybuchu, żeby się wydostać. Esencja musi być nasza. Protosi nie mogą zniszczyć. Aha, no dobra. No ciekawe, powiem wam. Gdzie ona polazła, bo nie widzę. Wow, wiedziałem, że nas będzie biła. Aha. Co ja mam tutaj robić, tylko mi powiedzcie. Dobra. Ale aha, bo my ją mamy zabić. Kurde, ja jestem głupi czasem. Dobra. No i mamy tą esencję. Jestem debil, kurde, myślałem, że mamy... Esencja zdobyta. Karakany zmodyfikowane sekwencją pasożytniczą. Odmiana trupiarz umieszcza pasożyty w ciele nosiciela. Doprowadzają zwłoki do wybuchu, by się wydostać. Naprzód. Zabić wszystkich. Kurde, takie małe zergi nam robią. Jakieś szybsze one są nawet. Tylko, że gryzą mnie, nie plują już.
Dobra. No okej, okay. Mamy trochę tych ekstra karakanów, a one są czasowe, tak? No, można się było tego spodziewać, to by było przesadzone, gdyby się nie rozpadały. Ale może dojdą gdzieś. Ile mają czasu? Dobra. Zregenerują się czy nie? Nie, nie regenerują się za bardzo. Niech karakańce zaatakują pierwsze. No, powiem wam, że to jest niezłe i one teraz będzie jakby w ogóle naszych nie biją, tylko te, które się zrobią. Wypas sprawa, znów jakaś przesadzona jednostka. Życia to one może mają mało, ale naprawdę sam efekt tego, że robią jako żywa tarcza jest bardzo, bardzo mi się to podoba. Jestem ciekaw, jaka jest druga odmiana karakanów, bo już chyba lepiej być nie może. Mały karakaniec, karakaniec. Karakan, karakan, karakaniec. 45 życia ma. 16 obrażeń. Czyli tyle co zwykły. No. I tyle. Dobra. Protosi zniszczeni. Esencja niewielonogi zabezpieczona. No, to zobaczymy następną wersję. Planeta Melus 4. Ewolucja wymuszona środowiskiem naturalnym. Wow, jakieś pływające. W nieckach reprodukują się mikroorganizmy. Pokolenia karakanów miały rozkaz pochłaniać. Większość nie żyje. Narządy zdobyte. Ocalałe okazy przystosowały się. Weszły w symbiozę z mikrobami. Nowa odmiana karakana, parszywiec, czeka na rozkazy. W pobliżu wyczułam protosów. Sprawdźmy nowe karakany w walce. No i co te parszywce robią, bo nie wiem. Odmiana parszywiec pokrywa wrogów wyplutym kwasem. Aha. Spowalnia ruchy, spowalnia ataki. Systemy nie odpowiadają. Atak. Wydaje mi się, że wersja pierwsza jest chyba lepsza. Tak czy siak. Zdecydowanie, tym to by w ogóle nic nie robiły, wiecie? Normalnie. Ta poprzednia wersja to by w ogóle nie damage'u nie dostała, wiecie? Ale mikrują, ale chyba nie za daleko pomikrują, jak są na glucie. Oj, dobrze, że dodatkowe, bo byśmy tego nie przeszli chyba z tymi, co mam. O, fuck. A możemy je zakropać i iść pod ziemią? Nie, szkoda. Ciężkość. Dobra. Okej, okay, leczą się. Dużo się leczą. No nawet trochę. Posiedźmy chwilę w ziemi, wyjdziemy, rozwalimy sobie tego kolosa i jedziemy dalej. Dobra. Okej. No i pokonaliśmy protosów. Ja myślę, że wersja numer 1 jest lepsza. Protosi wyeliminowani. Już to będzie chore, jak ja te zerglingi i te roachy puszczę. O, masakra. Powiem wam, masakra będzie. No nie wiem, jak ci przeciwnicy tam. Gotowe do integracji. Czeka na ewolucja zakończona. O, masakra, trupież. No. Wyobraźcie sobie te trupierze, do tego zerglingi, te takie przeskaczą na plecy. Koniec świata będzie.
Ciekawe, w co hydry mogą ewoluować, wolę się nawet nie zastanawiać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku będziemy podróżować chyba już na inną planetę. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.